Dobry wieczór. Zanim dam głos, chciałam ustalić jedną rzecz techniczną. Czy jest sens używać mikrofonu? Czy też może mnie dobrze słychać bez niego? Tytuł brzmi celowo prowokująco, a ponieważ jest pytanie dosyć radykalnie brzmiące, zwłaszcza dla samych wytwórców i dla samych konsumentów memów, czy mem może być dobrem kultury? Ja jestem z wykształcenia kulturoznawcą i pracuję w takimż instytucie, więc w związku z tym to określenie musiało się tu pojawić, ale też w związku z tym mam dosyć specyficzne patrzenie na życie społeczne internetu, na to, co się w internecie dzieje i na całą wytwórczość, która się tam odbywa, której pewnego rodzaju emblematem czy symbolem postanowiłam tutaj na użytek tego wykładu uczynić znany i lubiany mem internetowy. Nie zawsze jest to precyzyjnie określone i nie zawsze wiemy dokładnie, co to określenie znaczy. Nie jest to łatwe, żeby go jakoś zdefiniować. Spróbuję potroszę to zrobić w trakcie wykładu, a do niedawna to określenie było nawet, trudno powiedzieć, że jakoś sprecyzowane, ale myślę, że to znaczenie się powoli zaczyna tutaj klarować. To, o czym będę musiała tutaj jeszcze powiedzieć na pewno, to powiedzieć dosyć taką szokującą i może dziwną, może jeszcze nie przez wszystkich uświadamianą sobie rzecz, związaną z bardzo starym, pojawiającym się od początku w kontekście cyberkultury, internetu, pojęcie podziału cyfrowego. Myślę, że Państwo jakoś tam się mniej lub bardziej obiło o uszy. Pojęcie podziału cyfrowego było zawsze używane do tego, żeby skrytykować tą tak zwaną cyfrową transformację, czy też cyfrową rewolucję, która przekształca i sferę medialną, i nasze życie codzienne. I tutaj pojawiał się zarzut, który, jeżeli Państwo byli jakoś zainteresowani cyberkulturą, uczestniczyli w tych pierwszych takich trochę na oślep próbach i pobadania, to pewnie zetknęli się z tego rodzaju zarzutem, gdzie przychodzi na przykład profesor starszej daty i mówił: ale po co to badać? Przecież to jest zabawka paru procentów najbogatszych ludzi na świecie. Świecie, a i właściwie nie ma żadnego znaczenia globalnego ani dla kultury, ani dla społeczeństwa. W tym momencie się to troszeczkę zmieniło. Wciąż oczywiście nie jest tak, że wszyscy ludzie na świecie mają dostęp i partycypują aktywnie w życiu internetu, ale to rozumienie podziału cyfrowego, to tradycyjne, pomalutku zaczyna odchodzić do lamusa. Bo dlatego, że ono bazowało na czymś takim, jak tutaj widzimy na tej grafice, czyli na takim założeniu, że użytkownicy, potencjalni, powiedzmy ludzie, dzielą się na tych, którzy mają ten dostęp, ponieważ są lepiej sytuowani finansowo, ekonomicznie, społecznie i kulturowo też, i na tych, którzy są go po prostu pozbawieni albo przemocą, bez swojej własnej woli, albo na przykład dobrowolnie. Chociaż w tym ostatnim przypadku właściwie można było założyć, że oni sami nie wiedzą, co czynią, ponieważ dostęp jest ważny, potrzebny, rozwija, i partycypacja w życiu internetu przynosi jednak więcej korzyści. Takiemu rozumieniu podziału cyfrowego to na ogół, można powiedzieć, towarzyszyła taka dyrektywa, czy szła jakoś za nim, żeby ludzi oświecać, uzupełniać te ich braki techniczne, które mają, udzielać im tego dostępu, umożliwiać im go, i przede wszystkim tłumaczyć im, że bardzo potrzebują tego dostępu, że przyniesie on im korzyści i że powinni go używać, ale także tłumaczenie, w jaki sposób powinni go używać. Na tym założeniu właściwie ufundował się cały koncept edukacji medialnej, bardzo się prężnie rozwijający, również w Polsce, czyli dostęp powinien mieć każdy, każdy styka się z internetem, na życie każdego ma internet wpływ, natomiast powinniśmy być w specjalny sposób edukowani do tego, żeby tego internetu używać. I właśnie na tej płaszczyźnie, takiego podziału na bogatych i biednych, na internautów i tych, którzy tego internetu są pozbawieni, bazowało bardzo wiele akcji, bardzo wiele również badawczych projektów, które miały sprawić, że ten dostęp się będzie poszerzał i będzie on bezpieczny. Myślę, że te grafiki dosyć dobrze pokazują, jak sobie wyobrażano podział cyfrowy w tamtym czasie. Coraz mniej zaczyna być to efektywne, ponieważ internet właśnie przestaje być zabawką, definitywnie, zabawką bogatej mniejszości, pewnego rodzaju luksusem, i staje się pomalutku, ponieważ przekroczyliśmy, dzięki głównie mediom mobilnym, tą barierę magiczną, globalną 50% ludzkości, która partycypuje w internecie i korzysta z nowych mediów, i to się będzie raczej zwiększało, aniżeli zmniejszało. Oczywiście to myślenie się jeszcze całkiem dobrze trzyma, czyli już można powiedzieć, że większość, zwłaszcza w Polsce, która nie jest jednak najgorzej, jeśli chodzi o dostęp, lokowanym krajem świata, zaczyna wyglądać zupełnie inaczej, a w myśleniu potocznym to się jeszcze trzyma. W tym antyimigranckim dyskursie, z którym się Państwo na pewno też stykali, pojawił się jako jeden z argumentów na przykład coś takiego, co wyraża ten demotywator. Wiele widać obrazów medialnych, w telewizji, w internecie również, uchodźców, na których temat mamy określone wyobrażenia, i do tych wyobrażeń nie pasuje to, że oni posiadają
mają dostęp do mediów mobilnych, że posiadają smartfony i że wykorzystują te smartfony do kontaktowania się chociażby z rodzinami, które pozostały w kraju, ale także do bardzo, bardzo wielu innych rzeczy. Dobrze. I to ma świadczyć o tym, że w rzeczywistości to nie są ludzie w potrzebie, tak? Bo jeżeli ktoś ma smartfon, to znaczy, że dobrze mu się ekonomicznie i kulturowo również powodzi, nie potrzebuje żadnej pomocy i żadnego wsparcia. W tym momencie to już nie jest myślenie zasadne. I tak jak mówię, wiąże się to z tym, że urządzenia cyfrowe, które służą dostępowi do internetu, w coraz mniejszym stopniu są traktowane jako dobro luksusowe. Natomiast, czy to oznacza, że my przestaliśmy być cyfrowo wykluczeni, że teraz wszyscy jesteśmy internautami, że wszyscy będziemy się sprawnie poruszać i pływać w tym morzu informacji, które internet przed nami otwiera? Otóż zaczęło się coraz wyraźniej okazywać, że nie. Że właściwie wszyscy, jeżeli nawet jesteśmy tak zwanym, jak kiedyś Piotr Siuda ukuł bardzo poręczne określenie, dzieckiem sieci, dzieci sieci, ten jego raport badawczy, urodzonym w takich czasach, że już nie pamięta właściwie momentu, kiedy ten internet nie był dostępny, to i tak na jakimś poziomie możemy być cyfrowo wykluczeni. Były proponowane rozmaite nazwy, pojawiło się w polskim piśmiennictwie B-wykluczenie, które wiąże się też z pojęciem bardzo nośnym, bardzo popularnym ostatnio bańki filtrowej, czy bańki filtrów, jakkolwiek to jest różnie tłumaczone, który wiąże się z tym, że my, internet jest niesamowicie bogaty i rozległy i my nie jesteśmy w stanie partycypować we wszystkich jego możliwościach. Po prostu to przekracza możliwości przeciętnego użytkownika. O niektórych nie wiemy. Na przykład wciąż nie wiem, na ile wiemy, jak na przykład dostać się do Darknetu, jak używać Tora. To nie jest powszechna wiedza, ale nie tylko takie bardzo publicystycznie nośne rzeczy mam tutaj na myśli, ale po prostu niepartycypowanie w określonych środowiskach. Bo nie wiemy, że istnieją, nie czujemy takiej potrzeby, nie są nam po prostu do niczego potrzebne. Tutaj z strony Marcina padło takie zagajenie o naszą klasę, kiedy rozmawialiśmy przed zajęciami, czy ja bywam jeszcze na naszej klasie. Nie bywam i to też jest swego rodzaju cyfrowe wykluczenie. Mało tego, ja nigdy nie miałam konta na naszej klasie, jakoś tak wyszło, w związku z czym od tego całego fenomenu naszej klasy właściwie jestem wykluczona. Czytałam o niej publikacje, ale to nie jest to samo, co partycypować w życiu tego portalu. Podobnie jestem wykluczona od gier wideo, tak? Nie jest to coś, co mnie pasjonuje, w związku z czym mogę o tym czytać, ale nigdy mi się nie poważyła o tym pisać, bo uważam, że trzeba w tym partycypować, żeby cokolwiek mieć podstawę do tego, żeby cokolwiek na temat ciekawego powiedzieć. I myślę, że każdy z Was, każdy z Państwa ma też taką przestrzeń w internecie, o której istnieniu nie słyszał, albo do której nie chce wchodzić, albo w której nie ma potrzeby się znajdować. I to jest swego rodzaju też już wykluczenie. Nie umiemy też pewnych rzeczy w internecie zrobić, tak? Nie każdy ma zaawansowane technicznie umiejętności, żeby skorzystać z pewnych opcji. Na przykład to, co we wspomnianym badaniu Piotra Siudy wyszło, to, że słynne dzieci sieci są na tyle przywiązane do modelu mediów społecznościowych, że bardzo słabo googlają i nie do końca są w stanie opanować mechanikę działania wyszukiwarki na tyle, żeby wyszukać sobie potrzebną informację, dlatego, że po prostu nie robiły tego zazwyczaj, że media społecznościowe dostarczały im jakby gotowe porcje informacji i mogę powiedzieć, że na moich studentach to dosyć się sprawdza. Tak? Wyszukiwarka przestała być tym głównym dostarczycielem informacji. Oni sobie stosunkowo słabo radzą z tym, żeby pewne rzeczy za jej pomocą w internecie wyszukać. To też jest swego rodzaju wykluczenie. Oczywiście istnieje bardzo wiele przykładów. Tak? Moi studenci z kolei uważają siebie też za wykluczonych, bo to już przestała być w ogóle kwestia wieku. Oni mówią o tym, że są całkowicie wykluczeni od Snapchata. Są za młodzi na śmierć, za starzy na Snapchata, jak mówi to powiedzenie. Ich młodsze rodzeństwo, jacyś tam kuzynostwo w tym partycypuje, że tak powiem potocznie, i jara się tym i siedzi na tym Snapchacie godzinami. Oni w ogóle nie rozumieją, o co chodzi. Są załamani, czują się staro. Po co jest mi to potrzebne, skoro ja mogę to samo na innych komunikatorach uprawiać? Na czym polega ten fenomen? Dlaczego wszyscy celebryci się przenieśli na Snapchata? Oni nie mogą tego zrozumieć. Rzeczywiście nie jest łatwo. Można powiedzieć, że są snapchatowo wykluczeni. Dobrym przykładem, który się ostatnio przewijał dosyć szeroko przez publicystykę, jest pewien rodzaj aktywności seniorów w sieci. Załóżmy, że osób 60+, które wytworzyły w pewnych miejscach, które są im dedykowane w sieci, na przykład na forach, swoistą estetykę. I to jest obiektem dla młodszych użytkowników bardzo często śmiechu, tak? Starzy ludzie na Facebooku, jest taki fanpage, który jest taki dosyć rzeczywiście krzywdzący, ageistowski, byśmy powiedzieli, który również zachowania pewne komunikacyjne starszych ludzi wyśmiewa, typu, kiedy komunikujemy się na Facebooku, podpisujemy się, tak? Pod końcem postu. Pozdrawiam Włodek, niezależnie od tego, że tam jest Włodzimierz Nowak, tak? Pojawia się w nagłówku tego postu wcześniej. Pozdrawiamy cieplutko, mówimy dzień
dobry, mówimy cześć Marku, kiedy się do kogoś zwracamy, co niesamowicie śmieszy młodsze pokolenie, które zupełnie inne konwencje komunikacyjne sobie wykształciło. Natomiast ta estetyka jest jeszcze bardziej chyba uderzająca, bo tutaj już też kolega Marcin powiedział, że jest wielbicielem, więc myślę, że ktoś z Państwa też się już jakby natknął na to, z czym my tutaj mamy do czynienia, ponieważ to jest rzeczywiście bardzo, ale to bardzo specyficzne. Przypomina taki tradycyjny, można powiedzieć, właściwie kicz, ale w gruncie rzeczy ma zupełnie inną funkcję, dlatego że to są swego rodzaju takie karteczki z pozdrowieniami bardzo często. Tam się pojawiają takie zwroty rytualne, smacznej kawusi, miłego dzionka, dużo zdrobnień i naładowanie wizualnych pewnych elementów, które są traktowane jako miłe, ładne, przyjemne, przyjazne. Nie tak dawno był artykuł w Noizie, który właśnie bardzo mocno wyśmiewał się, no nie bójmy się tego słowa, z tego rodzaju czasem surrealistycznej, czasem lekko strasznej aż estetyki, z którą tutaj mamy do czynienia. Pojawiło się kilka starszych pań, bardzo oburzonych tym, tak, że to jest estetyka mojej babci, że to jest bardzo dziwna przestrzeń internetu, ale też można zaobserwować dużą fascynację tego rodzaju przekazami, głównie ze względu na to, że młodsi użytkownicy chyba w internecie się nie spodziewają do końca takiego pozytywnego przekazu. Natomiast te prędzej hejtu, po prostu rynsztoka i wszystkiego, co najgorsze, a tutaj raptem mamy kogoś, kto komuś bezinteresownie zupełnie życzy smacznej kawusi, pozdrawia cieplutko, cieszy się, że go poznał i generalnie rzecz biorąc ten przekaz jest niezwykle pozytywny. Bardzo często wiąże się z dniami tygodnia, w każdym dniu można sobie tego rodzaju karteczkę przesłać oraz też dziękuję za miłe komentarze na moim wallu, na moim forum, komu by przyszło do głowy tego rodzaju podziękowania wystosować. Tam się jeszcze pojawia taki lekki soft porno, takie elementy od czasu do czasu, ale także dużo przyrody, brokatu, wierszyki i właściwie wszystko, co można by sobie wymyśleć ładnego. Muszę dodać, że tutaj była częściowo w GIF-ach ta prezentacja tak zwanego Grażyna Core. To jest jedno z określeń, które się tutaj pojawia na tą estetykę. Pewnie ona koniec końców nie pozostanie, ale też pokazuje, że seniorzy wytworzyli pewnego rodzaju niszę w internecie tylko dla siebie, w której czują się dobrze, w której komunikują się według przyjętych przez siebie konwencji. Często zapożyczonych w prawdziwym życiu. Tak jak się gdzieś wchodzi, to się mówi dzień dobry, jak się wychodzi, to się mówi do widzenia. I oni to przenoszą ewidentnie na media społecznościowe, co jest urocze właśnie, ale trochę młodszym pokoleniu wydaje się nieadekwatne mimo wszystko. W związku z czym oni są wykluczeni od tej nowomowy internetowej, którą się posługuje młodsze pokolenie, ale też młodsze pokolenie jest kompletnie wykluczone od tego trybu komunikacyjnego, od tej estetyki, którą się oni posługują. Nie napisałam o tym jeszcze nic i w ogóle trochę się boję pisać coś na ten temat właśnie po to, żeby tych Państwa nie wystraszyć, żeby oni robili to dalej, dlatego że to jest absolutnie fenomenalne, uważam, i to jest gatunek estetyczny w swoim rodzaju, jedyny i niepowtarzalny, z czego korzystają już młode kolektywy, na przykład artystyczne, i próbują się do tego odwoływać, co czasem przypomina Vaporwave, ale nie do końca, na przykład tutaj widać, i generalnie wielkie jest bogactwo tego rodzaju obrazków. W związku z czym coraz bardziej internet się zamyka w tego rodzaju środowiskach, w konwencjach, które są z nim powiązane, i właściwie nie jesteśmy już w stanie jako użytkownik zupełnie tego ogarnąć. Oczywiście można by to jeszcze pokazywać na bardzo, bardzo wielu innych przykładach, ten fenomen bewykluczenia. Mówić na przykład o tym, że nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że internet idzie w tym momencie w tym kierunku, że wszystkie original content, wszystkie wartościowe, wszystkie pełne informacji i wytworzone rzeczywiście specjalnie docelowo treści w internecie za chwilę będą płatne. Że na przykład, kiedy wchodzimy na portal jakiejkolwiek gazety, która ma też wersję papierową, najczęściej dostajemy przyciętą wersję, nawet jeżeli wykupimy abonament, tak? I musimy sobie kupić papierową, żeby sobie ten rozwinięty artykuł doczytać. A darmowe pozostanie tylko to, co właściwie będzie bardzo chaotyczną przestrzenią, do której użytkownicy będą wrzucać różne rzeczy, takie typowo user-generated, ale także trzeba wziąć pod uwagę, że tam bardzo duży wkład będą miały prawdopodobnie boty. Czyli będzie to taka trochę ludzka, nieludzka przestrzeń, tego rodzaju chaotyczne śmietnisko, które właściwie pozostanie poniżej tego internetu VIP-owskiego, tego za paywallami, tego płatnego, tego z pełnymi treściami, tego, gdzie ludziom za generowanie kontentu będzie się płaciło. I to na razie zmienia rzeczywiście do tego punktu.
Zobaczymy, czy tak będzie. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o ostatniej awanturze związanej z tak zwaną Elsa Gate, czyli bardzo dziwnymi filmami dla dzieci znajdującymi się na YouTubie, gdzie popularne postaci z kreskówek, z filmów dla dzieci w takich remiksowych filmikach zaczynały wchodzić w bardzo dziwne aktywności. Jakąś skatologię, jakby jakieś lekkie soft porno, trochę horror, bardzo dziwne oniryczne filmiki, w dużym stopniu wybite jakby na popularność zresztą przez aktywność botów, ale równocześnie ta panika moralna, która wokół Elsa Gate wybuchła, pokazuje, jak powszechnie YouTube jest wykorzystywany jako niańka i sadzamy dziecko przed YouTubem, puszczamy mu bajkę, a potem YouTube sam mu sugeruje kolejne filmy i tam w pewnym momencie zaczynają się odwijać bardzo dziwne rzeczy. Oczywiście YouTube po dłuższym zresztą czasie się zreflektował, że tam się coś takiego dzieje i te filmiki poznikały, więc ja nawet tutaj Państwu nie będę szukać na YouTubie tego teraz, bo to dzisiaj jest, jutro tego nie ma, ale to właśnie pokazuje tą całą chaotyczną śmietniskowość internetu. Pełno dziwnych treści, nie wiadomo przez kogo wygenerowanych. Nie wiadomo właściwie na czyją korzyść grających, bo właściwie istnieje tylko kilka hipotez co do tego, po co była Elsa Gate, skąd się pobrało tyle tych filmów i czemu to miało służyć. I z takim internetem pewnie będziemy za niedługo obcować, jeżeli nie wykupimy wersji premium, jeżeli nie wykupimy płatnego konta. A to jest dosyć straszny i kolejna perspektywa zepsucia się internetu, aczkolwiek dotychczasowe nie do końca tak zadziałały pesymistycznie, jak uważaliśmy, w związku z czym może będzie trochę jednak lepiej. Internet się rozrasta. Internet już właściwie pokrywa całkowicie nasze pole życia. Nawet jeżeli ktoś z nas kontestuje internet, nie chce w nim być, unika go celowo, świadomie, z jakiegoś powodu, to nie znaczy na przykład, że w tym internecie go nie ma. Mogę podać anegdotę. Rozmawiałam z anarchistą z Poznania, z Rozbratu, właśnie na temat praw autorskich i roli internetu w tym wszystkim. I on oświadczył, że jego kolektyw anarchistyczny w internecie internetu unika celowo z powodów ideologicznych i on tam nie występuje. Na co ja powiedziałam, jak to niemożliwe. Okazało się, że na YouTubie istnieją dwa fanpage'e tego kolektywu, o których oni w ogóle nie wiedzieli, że istnieją. Czyli nawet jeżeli my nie chcemy być w internecie, być może w nim jesteśmy. Całkowicie pokrył się już z naszym sposobem funkcjonowania społecznym i unikanie go nie sprawi, że my tego internetu unikniemy, że on przestanie wpływać na nasze życie. W związku z czym on się rozrasta przez to jeszcze bardziej. I właściwie można powiedzieć, że głównym problemem internetu w związku z tym jest w tej chwili zgromadzenie uwagi, skupienie uwagi i zwrócenie na siebie w tym morzu bardzo dziwnych, często przekazów chaotycznych, nie wiadomo czy wygenerowanych do końca przez człowieka, z jaką intencją, czy to jest marketing, czy to jest spontaniczna działalność użytkowników, czy to jest może działalność bota. Zwrócenie uwagi, przykucie jej jest chyba największym wyzwaniem i ta uwaga, można powiedzieć, jest podstawową walutą sieci, z tym, że nie ma na nią jednej recepty. Gdyby ktoś znalazł takiego świętego grala mediów cyfrowych, jak przykuwać uwagę użytkowników, taki patent, który by działał raz na zawsze, to być może jakiś Nobel dla internetu kiedyś zaistnieje i z pewnością by go on dostał. Coraz trudniej tę uwagę zdobyć, coraz trudniej ją rozszerzyć, coraz trudniej ją utrzymać. Można by powiedzieć, że pewnym sposobem na to jest produkowanie takich treści i takich przekazów, które będą zwięzłe i zarazem wyraziste. Jest takie powiedzenie internetowe: za długie, nie czytałem, wiadomo. To do końca nie jest prawda, bo były badania na ten temat robione i ludzie sensownie skonstruowaną, dobrą, nie taką rantującą, ale pełną zwrotów akcji na przykład i odpowiednio porcjowanych informacji, treść bardzo chętnie w internecie czytają, stąd też te treści często są płatne, aczkolwiek generalnie rzecz biorąc małe porcje przemieszczają się szybciej. Małe, krótkie przekazy, obrazki, memy, o których będziemy tutaj za chwilę mówić. Oczywiście one się przemieszczają skutecznie tylko wtedy, kiedy trafiają do dużych węzłów komunikacyjnych, bo myślę, że jeżeli was jakkolwiek to interesuje, to widzieliście, że w generatorach online leży złoto, tak? Leżą fantastyczne memy, które powinny się ponieść lepiej, aniżeli się poniosły, ze względu na to, że prawdopodobnie w niewłaściwym czasie, w niewłaściwym miejscu nie trafiły do właściwego węzła. I tak wyszło. Oczywiście takie pojedyncze porcjowane przekazy, komunikaty mocne i wyraziste mogą się też przekładać z kontekstu na kontekst bardzo łatwo, włącznie z przekładem między językami, między kulturami. To przyspiesza jeszcze bardziej ich cyrkulację i sprawia, że rzeczywiście mają w sobie taki potencjał komunikacyjny, który jest pożądany przez wiele instytucji, które z internetu próbują korzystać. Oczywiście bardzo dobrze się niesie humor, myślę, że to wszyscy wiemy, z memem nam się kojarzy tak nie do końca bez sensu, chociaż jeżeli zbadać treści dużych agregatorów, jak na przykład Quake chociażby niesławny, co było
było już robione przez SoTrender na przykład, głównie przez firmy zajmujące się marketingiem w sieci, to co tam się znajduje, niekoniecznie musi być śmieszne. Bardzo często pojawiają się tam treści poważne albo nawet smutne. Nie jest powiedziane, że coś, co jest otagowane nam jako mem, ponieważ znajduje się na kwejku, musi być koniecznie humorystyczne. Oczywiście są też różne poczucia humoru indywidualne i grupowe, to jest jeszcze inna sprawa. Natomiast w związku z tym łatwością wykontekstowienia pojedynczej porcji informacji nie ma też kontroli nad tym, co z nim ludzie zrobią. Kiedy to wpadnie do efektywnego węzła komunikacyjnego, ludzie będą to sobie brali, że tak powiem, jeżeli będą chcieli, i nikt nie jest do końca w stanie stwierdzić, co z tym potem się może stać. Dobrym przykładem było zdjęcie Agaty Dudy, myślę, że wszyscy Państwo widzieli, ze Światowych Dni Młodzieży, które stało się podłożem do bardzo wielu memów. Chyba jeden z najważniejszych. Tak, można by tak określić. Natomiast nie wiem, czy Państwo pamiętają, to było po prostu absolutnie fenomenalne. Było to animowane na gify, wmontowywane do gorączki sobotniej nocy, skakała do basenu, ale ten był, wydaje mi się, nie wiem, może jestem w błędzie, ale mam wrażenie, że wielość wersji, które tutaj widzimy, pokazuje, że on był chyba jednym z najbardziej popularnych. I zdjęcie, tak, zdjęcie było memem. Natomiast jeżeli Państwo czytali wywiad może z fotografem, który siedział po prostu cały dzień tam na Światowych Dniach Młodzieży i pstrykał, i pstrykał, i pstrykał, on przyszedł do domu i dopiero się dowiedział, że jego zdjęcie przez całą przednią dobę robiło furorę w sieci. I stało się obiektem przeróbek, które niekoniecznie jakby licują z powagą głowy państwa. I ten człowiek, który zresztą jest fotografem, freelancerem, czyli właściwie trudno powiedzieć, że to jest jakiś bardzo doceniany reporter, który z tego żyje, był kompletnie tym faktem przerażony i do końca nie wiedział, jak do tego podejść. Znaczy, czy ma się bać, że mu za chwilę o 6 nad ranem wjadą do mieszkania i prześwietlą mu kartę pamięci z aparatu, czy ma właśnie próbować czerpać jakoś korzyści z tego, z powodzenia wielkiego tego zdjęcia, bo to się stało nieprawdopodobnie szybko. Właśnie ze względu na to, że to okazało się fenomenalnym, absolutnie memem. To też jest kwestia wpadnięcia w odpowiedni moment czasowy. Wtedy się akurat nic specjalnie nie działo. Czasem pojawia się fantastyczne zdjęcie, bardzo memetyczne, które ma gigantyczny potencjał, ale dzieje się coś innego w tym czasie ważnego. I ono nie zyskuje takiego oddźwięku, jaki powinno. W związku z czym za powodzenie memu właściwie odpowiada bardzo, bardzo wiele czynników. I ktoś, kto twierdzi, że jest w stanie robić niosące się memy, to najczęściej sobie troszeczkę za dużo sobie wyobraża, bo to często jest kwestia szczęścia i zejścia się kilku elementów, które idą razem. W związku z tym ludzie zaczęli sobie to zdjęcie brać. Ktoś jest autorem tego zdjęcia i nie miał nad tym kompletnie kontroli żadnej, przeraziło go to, co się z nim stało. Już nie mówiąc o tym, że samo to zdjęcie w sobie jest zabawne. Ono nawet nie potrzebuje w zasadzie żadnego wielkiego podpisu, żeby tutaj zaistniało. Tam było jeszcze jakieś witanie się w nocy przed kebabem z ziomkami i rozmaite inne warianty sytuacji, z którymi ludzie sobie to po prostu skojarzyli. Nie jesteśmy w stanie absolutnie żadną mocą wyłapać wszystkich tego rodzaju możliwości, skontrolować i sprawdzić wszystkich kontekstów, w jakie to zdjęcie się będzie pojawiało. Między innymi na tym przykładzie chciałam udowodnić, że dlatego kulturę internetu jakimś takim emblematem, symbolem, gdybyśmy go szukali, to pewnie by się stał mem internetowy właśnie. Jak mówię, co do definicji jest duża niejasność, natomiast proponuję to potraktować tak roboczo, jako taką małą porcyjkę internetu na co dzień. Internet w jednym małym strzale, czy internet w pigułce, ponieważ on wciela komunikacyjną skuteczność i zwięzłość. Warto zwrócić uwagę jeszcze na jedną ciekawostkę. Mówiłam o przykładzie zdjęcia, które w dobę stało się gigantycznie popularne, czyli o memie takim świeżym, który natychmiast zapracował. Ale trzeba zwrócić uwagę, że wśród memów zdarzają się też jeszcze sleeper hity. Powiedzmy, czyli takie rzeczy, które gdzieś tam leżą w agregacie albo w jakimś środowisku internetowym i w pewnym momencie dopiero zostają wyciągnięte i zaczynają rzeczywiście wokół niej dziać się dziwne rzeczy. Myślę, że pamiętają Państwo sprawę Cacao de Comoreno sprzed półtora roku, o ile ja dobrze pamiętam, który bardzo zresztą szybko został przechwycony przez marketing, włącznie z sklepem, który się reklamował w ten sposób. Ktoś zauważył, że ta okładka, znaczy to pudełko do tego kakao przypomina mu okładkę książki, to dobrej książki, takiej noblowskiej, bym powiedziała. Natomiast ten mem sobie funkcjonował w niekoniecznie bardzo uczęszczanych miejscach w internecie dużo, dużo wcześniej.
I to zdjęcie raptem pojawiło się na słynnej grupie Becikowe Mops 500+, facebookowej, która stała się taką, właściwie była baitem, czyli była taką pułapką na pewien specyficzny typ użytkowniczek właściwie Facebooka, do której po prostu dodawali kolejni, kolejne trole, no powiedzmy sobie szczerze, dodawały te kolejne użytkowniczki i w pewnym momencie ona zrobiła się bardzo, bardzo popularna, tam się działy dość ciekawe rzeczy w te za poprzednie wakacje i Deco Moreno wypłynął właśnie stamtąd. Potem się pojawiało, jak to, bo to był prezydent wówczas jeszcze Komorowski, czytał też książkę Kakao Deco Moreno, na Lubimy Czytać pojawiła się recenzja i włącznie z Kakao Deco Moreno, które bardzo szybko podłapało ten mem i też wykorzystało go do swojej własnej promocji, włącznie ze sklepami, w których to Kakao Deco Moreno było do kupienia. Ludzie robili sobie selfie na półkach wśród tych książek i generalnie coś się przez parę ładnych tygodni działo. Wiadomo, że kim jest ta pani i ona też czyta Deco Moreno, był szał. Mem został dosyć szybko, była też aukcja. No to jest właśnie słynna recenzja, no Lubimy Czytać. Bardzo, bardzo wiele wokół tego się działo. No i były takie bardzo słuszne podejrzenia, które się niosły po internecie, że to jest od początku zaplanowana akcja przez Deco Moreno. To jest niemożliwe, żeby coś takiego zadziało się jakby organicznie w internecie. Tak naprawdę chyba tego nie sprawdzimy, ale widziałam narodziny tego memu i nie sądzę, żeby marketingowcy Kakao Deco Moreno wbili się na grupę Becikowe 500+, która była powołana do prowokowania tak zwanych madek na Facebooku i tam zadziałali w taki podstępny sposób. W związku z tym, rzadko się docenia przez tą nośność, przez tą skuteczność komunikacyjną, rzadko się docenia, że mem to jest w gruncie rzeczy taka porcja internetu i taki tekst, który jest bardzo zaawansowany często, nawet jeśli chodzi o poziom semantyczny, albo używa bardzo wyrafinowanych środków wyrazów, na przykład angażuje wszelkie możliwe warianty intertekstualności. Oczywiście można wśród memów, one są na tyle, to pojęcie jest na tyle popularne, że można znaleźć coś, co jest niezwykle wręcz prymitywne, ale też prymitywne ironicznie, tak? W ramach całego postmemizmu, powiedzmy tak zbiorczo, który się zaczyna też w Polsce robić ostatnio popularny, ale nawet same memy mają wyjątkowo wiele warstw, nawet tak zwane normickie, tak? Czyli które śmieszą po prostu człowieka niespecjalnie wtajemniczonego w kulturę internetową, bardzo potrafią zadziałać na wysublimowanym tutaj poziomie, czyli być rzeczywiście czymś, co nie jest prostym obrazkiem z podpisem, tylko na przykład angażuje właśnie intertekstualność, angażuje ironię i wymaga bardzo wysokich kompetencji kulturowych, ale też podejścia takiego do tekstu, żeby rozszyfrowywać ukryte w nim znaczenia, takiego bardzo hermeneutycznego w gruncie rzeczy. Chciałam dać przykład pewnego podgatunku mema, a właściwie demotywatora, z którym nie wiem, na ile się Państwo ostatnio zetknęli, ale znany jest w internecie jako Hanuszka. Czy ktoś wie, co to są Hanuszki? Dobrze, nieźle. Właściwie można powiedzieć, że to jest coś bardzo bliskiego rebusowi. Ale nie do końca, tak? Dlatego, że ta część, którą należy odgadnąć, jest bardzo często oparta na przesłyszeniu. Może to na przykład tak wyglądać. Przepraszam, mogą się wulgaryzmy po prostu pojawić od czasu do czasu i to rzeczywiście wymaga załapania przez chwilę, na czym to polega. Na błędzie ortograficznym, na przesłyszeniu, na niedokładnym zapisie, na literówce, na czymkolwiek. Trzeba przez chwilę pozałapywać, o co tutaj chodzi. Są też rzeczywiście bardziej proste, ale też wymagające pewnych kompetencji intertekstualnych. I to coś dla... Mam wrażenie, młodzież zareagowała prawidłowo, czyli prawdopodobnie zadziałało jak należy. I tym podobne rzeczy, a tu coś bardziej refleksyjnego, powiedzmy, politycznie zaangażowanego. Oczywiście integralną częścią Hanuszki, jak Państwo zauważyli, jest to, że to nie jest podudzie. Tak, tylko inna część kurczaka. To znaczy, dosięga to czasem bardzo widocznego, jak tutaj na tym przykładzie, poziomu absurdu i rzeczywiście rozszyfrowywanie Hanuszek czasem wymaga wysiłku. Scrollujemy Facebook, widzimy Hanuszkę i tak o 7 rano, to jest taka dobra gimnastyka dla umysłu, gdzie tutaj jest dowcip, gdzie on się skrył w tej całej rebusowej strukturze. One mogą być bardziej wysublimowane albo mniej, pojawiają się w nich wulgaryzmy od czasu do czasu jak najbardziej, ale to tak naprawdę nie jest na przykład.
To jest akurat z fanpage'a, przepraszam, cytuję, wyjątkowe gówno, które właśnie zbierało Hanuszki, ale oczywiście cała historia mema jest zupełnie gdzie indziej. Pojawiła się na demotywatorach, określenie wzięło się od użytkownika, który miał pseudonim Hanusz i spokojnie zostało podchwycone i rozwija się dalej bardzo obficie. Wszystkich niestety nie zdałam pokazać, a szkoda, bo warto. Mogą sobie Państwo pogooglować samodzielnie i ten bardzo wyrafinowany rodzaj internetowego humoru jakby sprawdzić na sobie. A jednak takim właściwie moglibyśmy powiedzieć, że no nie wszyscy znali na sali Hanuszkę, w związku z czym zakładamy, że mamy z prawdziwego zdarzenia. Właściwie wbrew temu, co by powiedział Trollnet, co by powiedziały elity tworzące memy w internecie, przynajmniej polskim, który jest bardzo specyficzny. Właściwie prawdziwym memem z prawdziwego zdarzenia jest właściwie ten mem normicki, o którym ja powiedziałam, czyli taki mem, którym słyszeli wszyscy. Którzy słyszeliście wszyscy od Deco Moreno, widzieliście wszyscy słynne zdjęcie Agaty Dudy, albo normicki sam w sobie, jak chociażby zdjęcie Agaty Dudy, który latał po Common Webie, a nie po jakichś zakamuflowanych grupkach na Facebooku. Albo taki mem, który się znormiczył, że tak powiem, bo na początku był bardziej wyrafinowanie śmieszny, a potem zszedł absolutnie do mainstreamu. O, tak, to jest właściwe określenie. Oczywiście pamiętają Państwo słynne memy z Aleksandrem Kwaśniewskim. Nie wiem, to jest przykład absolutnie znormiczałego memu. On pierwotnie oczywiście wywodził się z troszkę bardziej ekskluzywnych kręgów, powiedzmy, w internecie, ale popularność wyrobił mu hipsterski maoizm, fanpage, który wprowadził taki zwyczaj, piąteczek z Olkiem. W każdy piątek pojawiał się mem z Kwaśniewskim, z wiadomym podtekstem, po czym popularność jakby i prymitywność tego humoru zniesmaczyła na tyle administratorów, że oni z tego zrezygnowali, ale pojawiły się konkurencyjne fanpage'e, które podchwyciły ten temat i świetnie prosperują do dzisiejszego dnia. W związku z tym, kiedy mem staje się normicki, kiedy poziom humoru schodzi do bardzo prymitywnych takich kilku tików, kiedy staje się bardzo popularny, kiedy wreszcie wykorzystuje go marketing do swoich celów, właściwie wśród twórców internetu jest uważany już za martwy. Trwają dyskusje, w którym momencie mem zostaje zabity, czy w momencie, kiedy użyje go po raz pierwszy marketing, czy w momencie, kiedy zaczynają się pierwsze słabe memy, kiedy widzimy ewidentnie spadek poziomu. Nad tym można oczywiście dyskutować. Świetnym kolejnym przykładem po Kwaśniewskim są chociażby słynne nosacze polskości. Mogą Państwo zobaczyć fanpage na Facebooku, który rzeczywiście propaguje w tym momencie bardzo normicki humor. Natomiast tutaj chciałam zwrócić uwagę, że jest to reklamówka sieci Małpka Express, która podłapała w pewnym momencie ten pomysł charakterystyczny, język, którym posługuje się nosacz sundajski, który ma oczywiście obrazować Polaka. A historia tego mema jest jeszcze inna. Wiemy, że wywodzi się z filmów Testo Wilona, ale też był po trosze sleeper hitem. I nosacze stały się popularne bardzo około jakichś dwóch, powiedzmy, lat temu, gdzie rzeczywiście też rozpoznajemy nawiązanie do innego logo. I właściwie jest to czysto randomowe skojarzenie, tak? Bo właściwie dlaczego małpa sundajska miałaby Polaka przypominać? Myślę, że znają Państwo rozmaite warianty. I stał się po prostu takim kolejnym wcieleniem polactwa, tak? Takiej naszej autokrytyki narodowej, takiego szydzenia z naszych własnych cech, które mamy. Przy okazji do tego miesza się ewidentnie pokoleniowość, no bo myślę, że widać, że nosacz jest troszeczkę starszego pokolenia i myślę, że nie wiem, na ile Popiół i Diament tutaj się jakby dał nawiązać. Nie jesteśmy wśród filmoznawców, więc tylko sygnalizuję, że owszem, i nawiązanie intertekstualne jak najbardziej jest obecne. Sposoby wymawiania różnych nazw. To była też cała faza i można powiedzieć, że jeśli chodzi o nosacze, to jest kilka nurtów, które można już ich wyróżnić. Mam tutaj około 200 nosaczy, więc też niestety nie pokażę wszystkich. Jakbym też chciała, to może podejść z pendrive'em, to ja mu mogę to przegrać. Ale nosacze polskości można przejrzeć i one nie będą już dostarczały takiej radości, jak nosacze dostarczały 2 lata temu. Nosacz był zatem znormiczałym memem Aleksander Kwaśniewski, czy na przykład Cenzo Duda z 1001 powodów, by pokochać prezydenta Andrzeja. To też jest kolejny przykład znormiczałego mema. Nie znaczy, że nie może tam się znaleźć coś złotego, ale już raczej nie należy na to liczyć. W związku z tym mem jest takim, użyłam określenia, święty graal, na który wszyscy polują. Wszyscy, którzy chcą wyciągnąć pewnego rodzaju korzyści z internetu, zmonitoryzować to, co tam się dzieje, spróbować sprzedać tą cyberkulturę, polują na ten efekt memiczny, na to, jak się robi memy. Uważają, że jest w tym jakaś tajemnica i że trzeba mieć jakiś specjalny talent, żeby robić takie rzeczy. Można by sobie zadać pytanie, czy tak w rzeczywistości jest, ale w gruncie rzeczy marketing nie pożąda memu. Marketing pożąda komunikacyjnego potencjału, wirusowego roznoszenia się, którego tylko jednym z wielu przykładów jest tak naprawdę mem. Ten potencjał próbuje wykorzystać marketing towarowy, to jest bardzo oczywiste, to są te przykłady, które dawałam, ale też marketing polityczny, trzeba wziąć to pod uwagę, oraz media głównonurtowe. Myślę, że widzieli Państwo wielokrotnie, internauci nie zostawiają suchej nitki na zobacz najlepsze memy o
na Onecie, na Wyborczej, gdziekolwiek, właściwie wszędzie i włącznie z wydaniami papierowymi, nawet gdzie też memy się próbuje po prostu wykorzystywać. Mało tego, można znaleźć przykłady próby użycia memu w podręcznikach. Tak? To już może przykładów akurat nie będę pokazać, bo to jest naprawdę żałosne. Czy głębokie niezrozumienie tego, czym jest mem. To znaczy grafik narysował jakąś grafikę i wytłumacz, na czym polega dowcip w grze słów między hard a hard. Tak? Taki typowy przykład z piątej klasy szkoły podstawowej. Ale w podręczniku jest to ewidentnie nazywane memem. W związku z czym myślę, że memy na maturze może jeszcze w przyszłym roku nie będą analizowane, ani wielka inwokacja stonogi, czego się domagają moi studenci, ale może tak się stać któregoś dnia, ponieważ do edukacji mem też wchodzi po prostu z buta, wręcz wjeżdża. Własny mój fragment tekstu związanymi z memami był opublikowany w takich próbnych arkuszach do matury, do WOS-u. Właściwie ja się na to zgodziłam, tylko zapytałam dlaczego i nie bardzo umieli mi wytłumaczyć, bo ma to jakoś dotykać współczesnych problemów dzisiejszego świata. A w związku z czym edukatorzy, nauczyciele, pedagodzy niekoniecznie sami wiedzą, po co im ten mem, tylko wiedzą, że to się dzieciom podoba. Tak? Przypuszczam, że to jest taki tok rozumowania, ale właściwie można by się zastanawiać, jak się to się będzie rozwijało dalej. W związku z tym, po części jednak jest tutaj problem, ponieważ w tym momencie pojawia się kwestia autorstwa, tak? Ktoś te memy robi. Mamy tendencję taką, żeby się fiksować na ludziach, którzy te memy produkują, nie zwracając uwagi na to, że właściwie bez ludzi, którzy podają sobie memy dalej, którzy je gromadzą, którzy je przetwarzają, którzy oznaczają swoich znajomych pod memem na fanpage'u i mówią, Heniek, chodź, musisz to zobaczyć, to jest rewelacyjne, po czym Heniek udostępnia u siebie na Walla, od Henka biorą następne osoby, które nic do tego mema nie dodają, tylko go lajkują, szerują i puszczają go po prostu dalej. I można by sobie zadać pytanie, czy to nie transmitterzy, czy to nie ludzie, którzy mem sobie nawzajem przekazują, tworzą mem. Bo gdyby nie oni, on by na takiej zasadzie, nie wiem, solipsystycznej leżałby sobie u kogoś na twardym dysku albo gdzieś w tym zagubiony w tym agregatorze, o czym mówiłam, i nikt by go nie widział. Czy w tym momencie mem byłby memem? Czy tylko w momencie, kiedy on się popularyzuje, to czyni mem? Według tej socjobiologicznej definicji, o której jeszcze za chwilę coś powiem, ewidentnie tak musiałoby być, że to transmitterzy tak naprawdę są twórcami memu, ponieważ oni tworzą jego potencjał komunikacyjny, oni tworzą jego nośność. Ich zaangażowanie w tą treść dopiero czyni mem zjawiskiem popularnym i takim, o którym kulturoznawca mógł mieć coś ewentualnie do powiedzenia. Z drugiej strony, cały przemysł memiczny, powiedzmy to, co nazywamy nie do końca poprawnie, ale trollnetem polskim na przykład, po części dziedziczy etykę hakerską. U podłoża czego leżą koncepcje group mindu i anonimowości. Anonimowość jest tutaj w jakiś sposób ważna, w związku z czym twórcę memów rzadko poznajemy. Kto byłby twórcą memu z Agatą Dudą? Czy fotograf, który zrobił te zdjęcie i w ogóle nic o tym nie wiedział, że ono się stało memem? Czy ten, który stworzył ten podpis jako pierwszy? Siemaneczko, sakralne świry. Poza tym, że nie jesteśmy w stanie go w ogóle zidentyfikować i znaleźć, bo jeżeli o to zapytamy, to kilka osób będzie chciało się jakby podpisać pod tym memem prawdopodobnie. Czy ludzie, którzy ten mem podawali dalej i którzy zrobili mu hype i sprawili, że to jest rzeczywiście coś, co wszyscy z was prawdopodobnie widzieli. To się wiąże, ta anonimowość wiąże się też z pewnego rodzaju takim subwersyjnym potencjałem memu, czyli z tym, że on jest w jakimś wymiarze ryzykowny. Fotograf od Agaty Dudy był przerażony, myślę, że rozumiemy dlaczego. Ludzie, którzy robili memy z Andrzejem Dudą, aktualnie urzędującym prezydentem, też przez moment było strasznie. Na samym początku kadencji, jeśli pamiętacie, był taki film Andrzej Duda po pijanemu kradnie kwiaty spod pomnika, gdzie odtworzono po prostu wstecz Andrzeja Dudę, który składa te kwiaty i wygląda to tak, że je podnosi, jeszcze tak się zatacza po drodze i wychodzi z tymi kwiatami. No i tutaj był moment, że podobno do kogoś ktoś tam jednak wjechał o tej 6 rano. Niczym się to poważnym nie skończyło, na szczęście. Ale jeżeli pamiętacie, jeżeli śledzicie po prostu na bieżąco co się w przemyśle, powiedzmy, internetowym, memicznym dzieje w Polsce, no to ostatni materiał Superwizjera o urodzinach Hitlera, którym państwo na pewno słyszeli, spowodował nową falę po prostu pytań, czy będą wsadzać za memy z akwarelistą za chwilę. Znany austriacki akwarelista, który nie wiedział, to też jest mem, który w internecie polskim jest bardzo, bardzo popularny i tutaj nastąpił taki moment zawahania, czy to jest bezpieczne. Tak? Troszeczkę anonimowość, pseudonimowość, to, że twórca memu nie zawsze jest jasny, że próbujemy do niego dojść, że owszem, Nosacz zaczął się od filmu Testowirona, ale czy Testowiron jest twórcą mema z Nosaczem? Na dobrą sprawę nie. To nie on wykreował go na obrazki, nie on stworzył ten język specyficzny, którym Nosacze się posługują i tak dalej. To jest produkt zbiorowy.
Jeżeli to miałoby nam coś przypominać, jako humanistom, jako reprezentantom nauk społecznych, to nie mem socjobiologiczny, tylko raczej takie pojęcie, jakie dobrze znamy i właściwie już zdążyliśmy zapomnieć, a mianowicie folklor. Za chwilę jeszcze wrócę do tego tematu. O sleeper hitach już mniej więcej mamy powiedziane. Oczywiście tubylcy i sami internauci na pytanie, co to jest mem, odpowiadają tak naprawdę bardzo różnie. Najczęściej normicy, tak? Próbują jakoś tego rodzaju sformułować definicję. I mogę zacytować, ponieważ pisałam to pytanie sobie w popularne parę lat temu, zapytaj.pl, czyli jeden z serwisów typu Samosia, typu zapytaj, typu pytamy, gdzie można było właściwie zapytać o wszystko. Odpowiedzi były takie. Na serio nie wiesz, pierwszy raz w internetach? Memy to takie obrazki, które krążą po internecie. Definicja minimum. Obrazki z internetu. To obrazki z napisami, bardzo często na śmieszne tematy. Taka wernakularna, oddolna definicja też całkiem dobrze funkcjonuje. Jeszcze inaczej. Postacie stworzone w Paincie, Gimpie, w grafice komputerowej na wzór prawdziwych ludzi i min. Czyli właśnie reakcyjne twarze. To są takie twarze najczęściej, które przedstawiają różne miny, takie obrazki ośmieszające innych, na przykład polityków. I bardzo ciekawa ostatnia odpowiedź. Memy są jak narkotyki. Próbujesz, pragniesz, uzależniasz się. Oto historia mojego żywota. XD. Więc to XD naprowadza nas tutaj na właściwe tory i ironii jednak mimo wszystko, ale obrazki z napisami z internetu, ewentualnie śmieszne obrazki z napisami z internetu, to jest właściwie definicja minimum, do której moglibyśmy się przywiązać. Tylko że Sotrender i jego badanie na fanpage'ach mówi, że one nie zawsze są śmieszne i nie zawsze są obrazkami. Zastanówmy się, czy GIF animowany jest obrazkiem, czy wiralowy film, czy copypasta. Są memami? Właściwie, jeżeli odwołamy się do tej socjobiologicznej definicji, to pewnie są. Socjobiologiczna, memetyczna definicja memu, ta źródłowa, gdzie to pojęcie się rodzi na zupełnie innym polu, aniżeli koty w internecie, gdzie mem stanowi ten hipotetyczny gen kultury, tak? Jednostkę ewolucji kulturowej, taki zaraźliwy wzorzec informacji, który rozchodzi się na zasadzie bardzo podobnej właściwie do epidemii nawet, a nie ewolucji, powielany przez pasożytniczo zainfekowane ludzkie umysły i modyfikujący potem ich zachowanie, powodujący, że oni rozprzestrzeniają dalej ten wzorzec, na zasadzie właściwie stwarzającej skojarzenia właśnie z jakąś chorobą zakaźną. Tutaj jednak jest problem z tym rozumieniem memu, bo internauci tacy bardziej zaawansowani, powiedzmy w przemyśle memicznym, często odwołują się do tych definicji. Jednak w tej koncepcji, neoewolucjonistycznej koncepcji kultury, problem polega na tym, że w tym ujęciu nie doceniana jest odpowiednio rola woli i świadomości, jeśli chodzi o przekazywanie dalej tego rodzaju rzeczy. Czyli musimy świadomie ten obrazek zalajkować, musimy go poszerować, musimy go stworzyć po pewnym przemyśleniu, po pewnej refleksji, z własnej woli. Nie jest to coś, co przenosi się na zasadzie wirusa, zupełnie niezależnie od organizmu, powiedzmy, nosiciela. Nie jest to też coś, co dzieje się bez żadnego związku ze świadomością i wolą, tak jak ewolucja organizmów, których dotyczy. Ludzie sami decydują, co będą powielać. I stąd ta definicja socjobiologiczna, którą można mieścić gdzieś na początku, a nawet trzeba, będziemy o to pewnie pytanie jakiejkolwiek publikacji na temat memu, jednak nie jest wystarczająca. Już pomijając inne problemy z ewolucjonizmem i neoewolucjonizmem w kontekście kultury, typu, że kultura jest nadinterpretowaną biologią, ale właściwie nie ma na to żadnych konkretnych dowodów. Natomiast jest to ciekawe pole spekulacji, nie chcę go całkowicie dyskredytować, ale do memu internetowego to nie do końca pasuje. Ani ta oddolna, śmieszny obrazek z internetu, wszystko można zanegować. Ani to socjobiologiczna, bo tutaj dochodzi element świadomego przekazania, świadomej woli. Ale pojawia się na szczęście w Sukurs nam idzie definicja taka typowo społeczno-humanistyczna, czyli antropologiczna, która próbuje potraktować mem jako gatunek folkloru współczesnego. Po prostu. Oczywiście tutaj się pojawia jeszcze jeden problem, mianowicie to mieszanie się przemysłów, marketingu na przykład, do wytwórczości memicznej. Jak my jesteśmy w stanie odróżnić, który mem jest prawdziwy? Którego stworzył spontanicznie internauta, nie mając z tego żadnej korzyści i wpuścił w internet dla czystego fanu. Od tego, co zrobił na przykład ekspert od marketingu. Na przykładzie nosacza było to dosyć mocno widoczne, tak? Ponieważ tutaj jest zupełnie inna jakość. Myślę, że to było bardzo widoczne. Inny font, inaczej też umieszczony obrazek bez tej struktury dwóch pasków. No i oczywiście widoczne bardzo logo firmy, która go stworzyła. Pojawiają się takie intuicje, że prawdziwego, oryginalnego mema można odróżnić w tej chwili, na dzień dzisiejszy, po tak zwanej, po angielsku, shitty quality, czyli beznadziejnej jakości, ponieważ marketing jeszcze nie zrozumiał tego, że wytwórczość
powiedzmy, memetyczna jako twórczość folklorystyczna oznacza się bardzo często złą jakością. Pod wieloma względami. Jeśli chodzi o napis, skrótowce, błędy ortograficzne, niepoprawna interpunkcja, niechlujny język, mówiąc tak generalnie. Jeśli chodzi o obrazek, niska jakość bardzo często tego obrazka i to bardzo często stanowi o pewnej śmieszności i jakości memu. Widzieliście Państwo Grażyna Kor. Czy częściowo za urok tej estetyki nie odpowiada po prostu te źle wklejone elementy, których widać szwy, które łączą ze sobą rzeczy, które są niekontaminowalne, zderzają ze sobą jakieś w ogóle absurdalne przedmioty. Tak widzimy tutaj, myślę, że bardzo dobrze różnice. Przede wszystkim nie boi się ten mem odwoływać do innego schematu, wpisując się w ten schemat zupełnie innego memu, albo po prostu jest prostym obrazkiem z najprostszymi, domontowanymi napisami w jakimś generatorze online, który akurat zostawił im, tak jest, Inkwip, jeden z ulubieńszych generatorów do tworzenia prostych memów, albo tego rodzaju bardzo krzywo przycięta, myślę, że widać pętlą, byle jak głowa nosacza doklejona do obrazka typu stok. No i tutaj widzimy zupełnie inną robotę grafika, tak? Jeszcze nie dotarło, że te włoski, gdyby były krzywiej wycięte, to lepiej by tutaj działały, bo lepiej by się odnosiły do estetyki czysto internetowej. W związku z tym pojawia się pewien problem, ale ja myślę, że graficy, którzy zatrudnieni przez marketing, się tego nauczą i za chwilę szycie quality przestanie być takim wyraźnym wyróżnikiem jak do tej pory. W związku z czym pogłębi się ten problem, lokujący mem w rozumieniu antropologicznym, spokrewniającym go z innymi gatunkami folkloru współczesnego, dlatego że będzie bardzo trudno odróżnić prawdziwy folklor od folkloryzmu, od stylizacji na folklor, co jakimś problemem tutaj może się stać, jeśli chodzi o tą definicję, to jeszcze tutaj właśnie widać szycie quality też bardzo, bardzo, bardzo wyraźnie i można się zastanawiać, czy to by tak oddziaływało komicznie po prostu, gdyby było zrobione na wysokim poziomie po prostu graficznym. W związku z tym, nie każdy, jeszcze można by ciągnąć listę zarzutów do socjologicznego rozumienia memu, na przykład nie każdy zainfekowany te memy szeruje i nie każdy, kto widział któryś z tych memów, kiedykolwiek w życiu zrobił taki mem. Jeżeli pytam się was, czy pamiętacie Kako de Comoreno, czy kojarzycie Nosacza, to mogłam też zapytać, ilu z was szerowało tego rodzaju memy, chociaż nie wiem, czy sobie przypomnicie, ale gdybym was zapytała o to, czy tworzyliście je, to prawdopodobnie byłby to jednak nikły promil. Kto próbował zrobić mem z Nosaczem sam? Ręka w górę. No właśnie. To jest pewnego rodzaju fenomen, który w ogóle dotyczy całości internetu i zakłada się zasadę 1990 wobec właściwie wszelkiej wytwórczości w internecie. Ci, którzy tworzą, są zawsze w mniejszości. Ale to by stało w sprzeczności z tym, że mem nas po prostu infekuje i w jakiś sposób zmusza nas do tego, żebyśmy podawali go dalej, pomnażali go, rozwijali i wzmacniali, ponieważ większość ludzi skroluje, lurkuje, przegląda, ale w żaden sposób nie przyczynia się do tego, żeby te memy po prostu rozwijały się. Czy Państwo pamiętają szaleństwo jesieni, czyli kitku? Czy kitku wolno do nieba? No właśnie, no to nie jest akurat pierwszy. Tu jest pierwszy. Nie wiem, kitku nie będę pokazywać zbyt mocno, dlatego że tu się bardzo słabo on będzie przewijał, ponieważ jest paskiem. Kitku wzięło się też oczywiście od przekręcenia tego słowa, ale w pewnym momencie było bardzo intensywnie używane, również przez na przykład marketing uczelni, między innymi uczelnia we Wrocławiu, czy studentu wolno nie przyjść na inaugurację, też taki pasek gdzieś tutaj się znajduje. I ludzie chodzili rzeczywiście i powtarzali słowo kitku, pojawiały im się kolejne zwierzątka, pojawiały im się kolejne skojarzenia. To był swego rodzaju earworm, aczkolwiek on się skończył dosyć szybko i trudno powiedzieć, że każdy, który słyszał kitku, który zaczynał mówić składnią kitku, czy wolno studentu na dyżuru na przykład, był już twórcą tego mema. To było raczej coś, co rzeczywiście memetycznie zainfekowało nasze umysły na dosyć krótko. To by świadczyło o tym, że większość jest memoodporna. Infekcję memetyczną można zwalczyć dosyć łatwo. Wirus się bardzo, jeżeli potraktować mema jako internetowego, jako wirus, to on się dosyć słabo replikuje. I generalnie rzecz biorąc bardzo mocno mutuje, dlatego że widzimy kolejne wcielenia, nie oglądaliśmy wciąż tego samego mema z kitku, tylko kolejne warianty, co w tym socjobiologicznym ujęciu nie pasuje do niego i jest w jakimś sensie dziwne. Natomiast można by tutaj sobie zadać, jako humaniści, możemy sobie zadać takie platońskie pytanie, gdzie się w związku z tym kryje kitkuwatość kitku? Czy w samym tym określeniu, czy w całym języku, czy w memie, czy w tej charakterystycznej strukturze paska z czterema pięcioma obratkami, gdzie ta kitkuwatość minimum w tym memie
się znajduje. Oczywiście mamy schodzą w sobie, ze sobą również relacje typu crossover. No i o relacje, tak traktując to medialnie, między gatunkiem a jego realizacjami. Mi jest z pewnego powodu, ponieważ jestem kulturoznawcą zajmującym się mediami, najłatwiej założyć, że mem internetowy jest po prostu gatunkiem medialnym, czyli powiązanym ściśle z określonym medium, takim modelem kompleksu znaczeniowego, którego kolejne realizacje są używane w charakterystyczny sposób do budowania i wzmacniania więzi na podstawie budowanych komunikacji komputerowo-zapośredniczonej i mogą być reinterpretowane w zależności od kontekstu, szczególnie w zależności od uprzedniej wiedzy odbiorcy. Powiem Państwu, że jeżeli Państwo będą na przykład codziennie sobie oglądać porcję Hanuszek, to zaczną rozwiązywać ten rebus szybciej. Co zresztą było tutaj widać, pierwsza wzbudziła takie sobie zainteresowanie, a potem się rozkręcaliśmy, kiedy załapaliśmy ten sposób. W związku z czym musimy wiedzieć, co to jest i jak to działa, żeby zacząć to odczytywać w sposób mniej lub bardziej zgodny z intencjami odbiorcy. To jest oczywiście stara historia w humanistyce i myślę, że kwestia interpretacji to jest gigantyczna kwestia, nie na ten wykład z pewnością. Natomiast mem wydaje się bardziej wyróżniać w związku z tym, co powiedziałam, syntaktyka specyficzna niż semantyka, niż określone znaczenie, na przykład powiązanie tego z humorem, a raczej pewna struktura, którą myślę, że tutaj widzieliśmy na tych przykładach. W związku z tym, kończąc już pomału, mem z całą pewnością należy do wszystkich. Trudno jest wskazać autora memu, co pokazałam na przykładzie Nosacza i na przykładzie Agaty Dudy, w związku z czym każdy internauta może właściwie memy brać. Może memy robić, może na nich pracować, może je przekształcać po prostu dalej. W związku z czym jego zawłaszczenie i wykorzystanie wydaje się łatwym zadaniem. Nad memem nie stoją jacyś strażnicy, jak nad tekstami typu film hollywoodzki, tak? Czy książka, którzy mogliby stawiać jakoś na przeszkodzie tym kolejnym przekształceniom, które internauci z memem są w stanie zrobić, ale mimo tego można zwrócić uwagę, że istnieje coś takiego jak pojęcie kradzionego memu. Tak? Myślę, że się Państwo z tym zetknęli. Oczywiście jak sami kradniemy mema, to jest pozytywnie, natomiast jeżeli naszego mema ukradną, to jest nam dużo bardziej przykro. A jeżeli kiedyś Państwo zrobili mema, który zyskał sobie jakieś tam powodzenie i ktoś go zabrał i zebrał zwłaszcza więcej lajków, aniżeli my, to wiem, że to jest specyficznie nieprzyjemne odczucie. Twórcy różni, bo nie tylko anonimowi twórcy memów na agregatorach, ale też na przykład rysownicy, którzy się promują w mediach społecznościowych, traktują to bardzo restrykcyjnie. Fotografowie, którzy promują się na przykład mediach na Instagramie albo na Facebooku i zdjęcia są brane do zupełnie innych kontekstów przez ludzi, którym nie przychodzi do głowy, że to jest troszeczkę inna sytuacja. No właśnie. Ktoś narysował obrazek, podciągnął to pod pojęcie memu, prawa autorskie, a co to, i próbował ośmieszyć ludzi, którzy ten obrazek biorą i używają do jakichś swoich własnych celów. Bardzo dużo jest tego rodzaju wątków, na przykład można ukraść właściwie w internecie dzięki chociażby zrzutowi ekranu właściwie wszystko i zrobić tym, co chcemy. Natomiast może to w pewnych określonych sytuacjach wywołać oczywiście jakieś reperkusje. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że właściwie nie ma instancji, nie ma policji memetycznej, tak, która by pilnowała tego rodzaju sytuacji i próbowała jakoś im zapobiegać. Mimo, myślę, że część z Państwa widziała ten obrazek, tak, że w środowiskach właśnie trollnetowych, które cenią sobie original content, pokazanie się z obrazkiem, który ma znak wodny popularnego agregatora albo generatora memów jest kompromitujące, tak? Natomiast tutaj pogadajmy o watermarku Jebzdzidy, ale trzeba zwrócić uwagę, że sam ten obrazek jest przez Quake i przez Jebzdzidy również zaznakowany, co jest coś, co człowiek nie bardzo wciągnięty jakby w twórczość memetyczną może nie zauważyć, tak? Że to jest ewidentny dowód, że skąd został ukradziony. Natomiast to wpada w taką wirówkę, że następnie może być ripostowane na Jebzdzidy jako obrazek szydzący z obrazków z watermarkiem Jebzdzidy i może dojść do tego rodzaju spiętrzenia, które już bardzo jest trudno rozwikłać. W związku z tym znaki wodne miały być jakimś tam pomysłem. Właśnie trudno jest znaleźć bez znaku wodnego, ponieważ są podkradane memy ewidentnie i wpadają w zupełnie inne kolejne węzły. Agregatory są tutaj na pierwszym miejscu. Wobec takich zapędów mem się wydaje całkowicie bezbronny. On się nie jest w stanie absolutnie uniknąć czegoś takiego, chociaż broni go trochę jego efemeryczność. To rzeczywiście, że zdjęcie Agaty Dudy było szczytem hype'u przez jedną dobę, a potem to zainteresowanie zaczynało zacichać. Wy je pamiętacie, ale w tej chwili chyba już nie powstają nowe memy z zdjęciem z tym Agaty Dudy z biskupami. Brak zrozumienia profesjonalistów dla shitty quality, dla wartości jakby tej specyficznej nieestetyczności memu, to też jest jednym z powodów. Ale także to, o czym wspomniałam wcześniej, czyli to, że mem jest ryzykowny, że jest subwersyjny. Mówi się o tym, że internet już został całkowicie kupiony. Sama wygłaszałam takie twierdzenie na samym początku, ale chciałabym poznać człowieka, który coś zarobił na cenzopapie.
Krótko mówiąc, tak? Nie będę już Państwu pokazywać, czym jest cenzopapa. Młodzież, widzę, już też sobie skojarzyła. Mogą sobie Państwo spróbować wygooglać. To jest, pewne rzeczy, jeśli chodzi o twórczość memetyczną, są nie do zmonetaryzowania, ponieważ przekraczają granice. Pokazywałam hanuszki, gdzie się pojawiały wulgaryzmy, które dodatkowo dośmieszały jakby tego rodzaju obrazki. Natomiast to już na przykład wyklucza mem od pewnych użyć. Jeżeli się pojawiają galerie, internauci nie zostawiają suchej nitki na, to zwróćcie uwagę, że wulgaryzmy są często wypaskowane albo wygwiazdkowane, czasami niszcząc całkowicie w ogóle sens memu i trzeba się domyślać, co pod tym paskiem było. Są jednak ograniczenia i sama natura memu próbuje go troszeczkę bronić przed tym, żeby go w taki sposób wykorzystywać. Oczywiście nosacza wzięto zupełnie inne zdjęcie małpy ze stoka, wystylizowano ten język, który nie należy do nikogo i jakoś to tam zafunkcjonowało. I chciałam zwrócić uwagę, że ta reklama małpki wzbudziła u internautów bardzo mieszane uczucia. Części się podobała, że niby było to trafne wykorzystanie tego języka. Część traktowała pryncypialnie, że jeżeli w marketingu, to jest niedobrze. Okej, jest troszeczkę próba obronienia tego. Internauci lubią memy, konsumują je, tworzą w dużych ilościach, ale sami traktują je poniekąd jak śmieci, takie cyberkulturowe. Odmawiają im wartości. Nie chcą wręcz, żeby one były traktowane jako przynależne do kogoś, jako dzieła podpisane i zamknięte przez twórcę. Pojawia się takie określenia. To tylko mem, tutaj nie ma czego badać w odniesieniu do takich wykładów jak ten. Jeżeli dobrze, że nie było na Facebooku, bo jak się pojawiają te wykłady o memach gdziekolwiek, to zazwyczaj pojawiają się komentarze, które odradzają, tak? Mówiąc oględnie, zajmowanie się memami naukowo. Troszeczkę jest to też takie guilty pleasure, że budzimy się gdzieś w pewnym momencie i scrollujemy te memy przez 2 godziny. Pejoratywność sama określenia memiarz, jeśli chodzi o polski trollnet, to nie jest dobre określenie, pozytywne. A w gruncie rzeczy pokazuje, że internauci po troszkę się tego wstydzą, rozumieją tą efemeryczność memu. To jest coś, co się pojawia i znika. To jest coś, co samo w sobie ma bardzo małą wartość. Dla kulturoznawcy ma wartość, ale niekoniecznie sami ludzie, którzy są twórcami memu, muszą to pojęcie podzielać. W związku z tym, można by powiedzieć, że to wynoszenie czy kradnięcie kontentu, to te próby użycia memu, a właściwie trudno je jednoznacznie ocenić. Jeżeli Państwo przeżyją to sami, że Wasz mem został ukradziony przez kilka wiodących na przykład portali, które zebrały więcej lajków, aniżeli to, co u Was na wallu się pojawiło, to poczujecie to dziwne, mieszane użycie jednocześnie bycia docenionym i jednocześnie bycia okradzionym. A oczywiście to jest bardzo nieprofesjonalne. Żaden profesjonalny fotograf czy grafik, przykłady tutaj pokazywałam, nie potraktowałby tego jako komplement, tak? Ukradli mi mój content, dlatego że jest taki dobry. Wspaniale. Nie, tutaj raczej pojawia się problem typu, dlaczego chociażby nie zapytali, tak? Czy możemy tego użyć. Oczywiście prawo autorskie, jak myślę, wszyscy wiemy, zupełnie za tym nie nadąża, za tą całą nową sytuacją będzie nadążała bardzo, bardzo powoli. Memy broni zatem przed tego rodzaju wykorzystaniem, bronią te 3 cechy, o których mówiłam, shitty quality, której w ogóle nie docenia i nie przyswaja jakakolwiek profesjonalna działalność medialna, subwersyjność, transgresyjność, skłonność do przekraczania pewnych tutaj rzeczy, no i oczywiście efemeryczność. Zanim wypuścimy koszulki z memem, to on już jest dawno, dawno martwy. Zanim one zdążą się wydrukować, przyjechać z Chin, zanim je skonfekcjonujemy i wystawimy, ten mem jest źródłem żenady, a nie fanu. To trzeba by robić w ciągu doby. To jest swego rodzaju wbudowane jakby w sam system memu, jakiś taki, można powiedzieć, samoobrony, tutaj pierwsza linia. Natomiast istnieją też oczywiście strategie twórców. Myślę, że twórcy memiczni będą próbowali wejść do mainstreamu kulturowego. Nie wiem, czy Państwo widzieli film Fanatyk, który był sensacją około Świąt Bożego Narodzenia, zrobiony na podstawie pasty. Mój stary to fanatyk wędkarstwa, we współpracy rzekomo z twórcą tej pasty, który został jednak w napisach i we wszystkich wywiadach otagowany jako Malcolm XD, czyli pseudonim, którym się posługiwał, można powiedzieć, w trollnecie. W związku z tym podziękowano w napisach do Fanatyka społecznościom kilku, Jebawce, Wykopowi, Malcolmowi XD, jeszcze paru. I rzekomo on współpracował przy scenariuszu, ale dosyć szybko, jeżeli Państwo śledzą tą sprawę, pojawiły się takie intuicje, że Malcolm XD nie był twórcą tej pasty samodzielnym. Że współtwórcami są ludzie, którzy do tej pasty coś dodawali, którzy ją przez cały czas modyfikowali. I drugie pytanie, dlaczego Malcolm XD nadal nie ujawnia swojej tożsamości?
On mówi, że taki ma zawód, że nie spotkałoby się to z pozytywnym oddźwiękiem i ze zrozumieniem, gdyby on się ujawnił jako paściarz, tak? Jako, zwłaszcza piszący takie pasty, a nie inne, można sobie poszukać, ponieważ fanpage'a również ma. W związku z czym, dlaczego on się nadal anonimizuje? Ano właśnie ze względu na tą subwersyjność wpisaną w mem. Jaka konkretnie jest to praca? Nie wiem, aczkolwiek gdybym była pracownikiem naukowym, którym jestem, to również pod swoim nazwiskiem niektórych memów bym nie tworzyła. Jak to się będzie dalej rozwijało? Jak mówiłem, na prawa autorskie nie należy liczyć. Mnie jako kulturoznawcy to pojęcie wpisujące, użycie pojęć tak naprawdę etnograficznych, wpisujących mem internetowy do folkloru współczesności, albo potraktowanie go medioznawczo, czyli potraktowanie go jako gatunku medialnego, ułatwia sprawę. Natomiast w normalnym obiegu medialnym ten problem będzie narastał. Będą pojawiały się osoby, które uznają, że coś stworzyły. Można by powiedzieć, że może za 25 lat albo za 50 będzie powołany jakiś taki Urząd Ochrony i Archiwizacji Memów Polskich, ponieważ jeszcze do tego dochodzi cała kwestia Lostnetu, czyli tego wszystkiego, co z internetu ginie. Oczywiście są narzędzia i to coraz bardziej popularne i doskonałe, które pozwalają archiwizować po pierwsze, a po drugie odnajdować pewne rzeczy, które już w tym momencie nie znajdują się w tym miejscu w sieci, w którym się znajdowały, gdzieś zapadły po prostu pod ten próg wyszukiwarek. I pewnie to jest przyszłość internetu, to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ długo żyliśmy w przekonaniu, że wraz wrzucone w internet, zawsze w internecie, to nigdy nie zniknie. Raptem się okazało, że to znika i jest wielka potrzeba, żeby to nie tylko zarchiwizować, ale w jakimś stopniu uporządkować. Internauci nie traktują w tym momencie memów jako dobra kultury, ale po trosze zaczynają traktować je jako swoją własność. Może to być wstęp do tego, że mem jednak na tej maturze kiedyś w którymś momencie się znajdzie, a i kiedyś zostanie powołany jakiś dział w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a dział memów. Można się nad tym zastanowić i zagrać jakby w tą futurologię, zastanowić się, czy rzeczywiście tak się stanie. W każdym razie powiedziałabym, że jeżeli macie swoje foldery z memami, to nie kasujcie ich czasem, tak? Trzymajcie gdzieś na twardym dysku, ponieważ to nie jest coś, do czego będzie można wrócić za 2 tygodnie, bo będzie wisiało w internecie w tym samym miejscu. To jest dobro kultury, z mojej perspektywy kulturoznawczej na pewno, chociaż można by się zastanawiać nad tym, czym mieszać do tego kwestię autorstwa? Jak powiedziałam, jak odróżnić folklor od folkloryzmu? Jak odróżnić mem, który powstał spontanicznie, przez anonimowego internautę, nie dla pieniędzy, nie dla sławy, tylko dla własnej przyjemności, od tego, co stworzył internauta na etacie? A przecież udani twórcy memów, tak jak Malcolm XD, zaczynają być podkupywani do przemysłów. I jak to zmieni memosferę, jak to zmieni tą całą wytwórczość, a jak to zmieni sytuację, w której cały naród rzucił się do prostych generatorów memicznych i zaczął przetwarzać te obrazki. Właściwie trudno powiedzieć dlaczego, dla przyjemności czy dla zabawy, a czy memosfera się w jakimś momencie sprofesjonalizuje, to jest bardzo ciekawe pytanie na przyszłe 10 lat. Myślę, że będą robione ruchy w tym kierunku, czym zaowocują, to się okaże. Dziękuję.